witam serdecznie ode z tej strony. Zimno w ciul. Nie. Trzeba jechać do ciepłych krajów. To nie to. Włączaj się. Padło mi z jakieś chyba półtorej godziny temu. Nie wiem, bo spałem. Jest 20. Nie. Jest w pół do pierwszej w nocy według tego zegarka, czyli musiał się naprawdę rozładować. Jest 9:30. No, 2 godziny jeszcze popada, super. Na tą chwilę w aucie 14 stopni, ale u góry, a na dole pewnie o wiele mniej. Czas nie czeka na nas. Czas na śniadanie. Podziwiam te ptaki, że im się tam chce siedzieć. Masakry mają. A ile ich jest? Postanowiłem, że jednak wyjdę z busa. No. I idę na spacer. Idę zobaczyć, czy w ogóle... jak... kaczuszki. Łyp, łyp, łyp. Ale fajnie. No. Ciekawie. Idę zobaczyć, czy po drugiej stronie tego cypla też tak wieje. Jest i druga strona. No tutaj, tutaj jest lepiej. Tutaj jest dużo lepiej. Nie wieje aż tak mocno, ale są, ale nie takie mocne. O, tu się zaczyna wiatr mocny. No, odchyliło się od tych krzewików i masakra. Ale tu, tu można by było coś popróbować chyba. Ale ciekawe, czy tego, czy ten piach zabiera, czy narzuca, ale widzę, że narzuca chyba. Chyba narzuca. Rewa to jest punkt, w którym chciałbym poszukać, ale musiałbym się uzbroić w cierpliwość i poczekać 2 dni. Jadę sobie pozwiedzać wybrzeże. Dawno w Helu nie byłem. Akurat taka wycieczka w ciągu dnia. 1,5 godzinki do Helu mam. Jedziemy. Żegnamy lodowatą jak Arktyka Rewę. Jedziemy przed siebie na zachód, a to w sumie nie jest na zachód, to jest na północny wschód. Wszyscy mnie wyprzedzają, a ja się nie ścigam, więc nikt mnie nie dogoni. I za chwilę wjeżdżamy do Pucyfiku, jak to zbir brodaty zwykł mawiać. I pozdrawiam serdecznie rekiny z Pomorza. I jak chcecie sobie pooglądać, co tam ludziom wychodzi tutaj w morzu, to do Boroda tego zbira na kanał zapraszam. Właśnie na, w Pucku i w Rewie głównie łażą. Dlatego chciałem tutaj połazić w Pucku i w Rewie. No ale pogoda. Oni nawet w taką pogodę łażą. Ale kurde no. Puck wita, a ja Puck żegnam. W momencie jak tu wjechałem, to się zrobiło aż siwo. No i jesteśmy z gołąbem na cyplu. Początek cyplu do Helu z jakieś 40 minut tam pokazuje, coś koło tego. Jeszcze przez Jastarnię będziemy przejeżdżać, przez inne miejscowości. A idę po gąbkę dla was, bo kurde będzie wiało okropnie. Chodź tu gąbko. No więc przystanąłem na takim parkingu. Zatoka z tej strony, no tam widać co się dzieje.
tam jest rywa. No i z tej strony zatoka spokojniutka, krysztalik, kaczuszki, a tam, słyszycie to? Idę zobaczyć, co jest na morzu prawdziwym, bo tam jest morze. A ja zatokę dotychczas widziałem tylko, a tam się dzieje, słyszę, że się tam fest dzieje, muszę się ubrać, żeby tam iść. A, webasto, cały czas mi z niego kapie. Pyk. Ho, ho! Co tu się dzieje? Idziemy popływać. Ale przyjemnie wieje takim ciepłym wiaterkiem. Ale zabiera piasek. Gdzie nie gdzie. Chopy, ty byś tam nawet nie polatał, tak tam wieje. I tak też zrobię, na południowy wschód. Tak jak powiedziałem. Jedziemy. Dojechałem do Jastarni. W Jastarni pustka, jak nie wiem. Biało. I budynki białe. I śnieg biały. I łódki białe. A do Helu 17 km, 20 minut. No i jestem w Helu. Ciekawe, ile o tej porze roku pociągów tu jeździ, że akurat się załapałem na to, że będę tu stał, nie? Może z jeden, z dwa dziennie jadą? Chyba, że to towarówka jakaś. Byłem teraz na szybciutkich zakupach i też tak macie, że co chwilę gubicie tę maskę? Jakie to jest drażniące. Nie wiem, gdzie ją dałem, nie mam pojęcia. Tam się zatrzymałem. I mroźno tu w tym Helu. Bardzo mroźno. Idę do portu popatrzeć na statki, poczuć klimat, ale tu nie ma żadnego klimatu. Tutaj to jest sznur, po prostu sznur. Oj, nie wziąłem wam gąbki, będzie biało. Taką mają choinkę w Helu. I idę na Fokarium po prawej i też plaża jest po prawej i piękne widoki jeszcze, póki słońce jest. Tam jest zachód. A. Standardowe łobrozki. Zobaczmy, gdzieś spadamy stąd. Kurde, jaka źrenica. Ja chcę do Włoch, tam jest przynajmniej ciepło. Ale jestem... No. Dobra, bo tam dość mocne chmurska są i z nich pada. To co prawda leci w stronę lądu, ale no nie ma co tutaj wyglądać. Zobaczyłem to, co chciałem. Lepsze to, jak siedzenie w domu. Dzwonił przed chwilą Jarek z Mysłowic, żebym na bursztyny jechał, na Mierzeję, bo tam teraz jest wysyp bursztynów. Nie mówię nie, ale to bym musiał się trochę cofnąć. Nie wiem, czy mi się będzie, czy to będzie po mojej drodze. Się trzeba pilnować, bo się można zabić. Jadę teraz, poszukam miejscówki na sen. Jest godzina 15:10. Tu się trzeba... Nie, to brzydkie miejsce. Tam takie jedno dzikie miejsce widziałem i tam na to dzikie miejsce jadę. No i w tym miejscu dzisiaj spocznę. Nie ma co już dalej jechać. A tak będę miał piękny widok. Będę sobie siedział, patrzał na filmy i patrzał na coś tam. Tutaj w nocy pewnie nic jeździć nie będzie, może jaki jeden pociąg. I szum morza. Idziemy do domu. Tam jest prąd, tu jest przetwornica. Tutaj działa jak należy.
tu jest. Przyjęło być. Tutaj jest golarka i trzeba coś zrobić z tym szpetnym chłopskim ryjem. No, także działamy. Ok, już jest w miarę ogar. Teraz grzejemy wodę. Już jest ciepła, ale jeszcze ją trochę podgrzeję. Tutaj już znacznie częściej gości 12,4 aniżeli 12,5, ale już sobie z tym poradziłem, znaczy nie poradziłem, dopiero sobie poradzę. A tak naprawdę nie będę sobie radził z tym sam, tylko dzwonię właśnie do kapitana przyczepy i będziemy robili z tego busa po nowym roku, przed Włochami, elektrownię atomową. Na uran będzie. A tak naprawdę to będziemy robili jedną zasadniczą zmianę. Myślałem nad solarami, żeby jeszcze dodać solarów, ale to nie będzie nic dawało takiego fajnego na dłuższą metę. Trzeba zrobić coś takiego, żeby Webasto podpiąć pod akumulatory, które są ładowane z solara, i jeszcze dodatkowo te akumulatory ładowane z solara podpiąć pod alternator, żeby podczas jazdy alternator cały czas je ładował. Nie wiem, czemu tak od samego początku nie było. Nie pytajcie mnie. I trzeba będzie wymienić ten akumulator całkowicie i dokupić jeden żelowy. I wtedy to wszystko będzie miało ręce i nogi. I to jest pierwszy projekt, a drugi projekt będziemy robili z tego busa, streamobusa. Taki mam zamiar. A co z tego wyjdzie, zobaczymy. Ale po nowym roku będę jechał do Michała, żeby coś zacząć robić z tym prądem, bo nie może być 12,4. Musi być 13 cały czas. Żartuję oczywiście. Nie no, musi być coś, co mi pozwoli na komputerze siedzieć non-stop i świecić tu wszystkie światła, a nie tak jak wy tego nie widzicie, a ja co chwilę po prostu gaszę to i siedzę po ciemku przed samym telefonem, żeby ten prąd mi gdzieś tam nie uciekał. Versus. Także już nie będę wam biadolił, że prądu nie mam, czy coś takiego. Koniec z tym. A teraz przede mną pan Wiesiek, drugi sezon. A z wami na dzisiaj się już pożegnam. Oby się wydarzyło coś w następnych dniach, co będzie fajne do pokazania. Tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że się podobało takie zwiedzanie van life w deszczu i w śniegu i w śnieżycy. Tyle z mojej strony. Trzymajcie się. Cześć.